Cześć wszystkim, to znowu ja, Kasteczus. Dziś kontynuujemy kolejną z misji fabuły głównej dodanej w związku z update'em Shadows of Hope. Cóż, jeśli podobają się Wam moje filmiki, pamiętajcie, żeby zostawić po sobie jakiś ślad. Lajka, komentarz i najlepiej subskrypcję. A teraz biegniemy już porozmawiać z Petty. Usiadłeś dywy i stanowi teraz naszą tymczasową bazę. Tę sprawę będziesz już musiał załatwić beze mnie. Patrzy na ciebie ponad ramieniem Petra. Witaj, Kasteczus. Witasz go skinieniem głowy. Kasteczus, nie posyłałem po ciebie. Ale w sumie dobrze, że przyszedłeś. Poczekaj chwilę, muszę jeszcze pożegnać dowódcę. Naczelny generał nas opuszcza. Ten wymaga, żebym był gdzie indziej. Rozumiem. Zaraz wrócę. Patrzysz, jak Petr i Ayan wychodzą. Jakiś czas później. Dobrze, teraz możemy rozmawiać. Jak wspomniałem, przyszedłeś w porę, bo akurat mam dla ciebie i twoich ludzi nowe zadanie. O co chodzi? Vincent, ten od siatki przemytniczej, dał mi znać, że jego ludzie są w drodze z monoksytami. Mieli się zjawić w nocy, ale wciąż ich nie ma. Zbierz swoich i idźcie do Vincenta, dowiedzieć się, co poszło nie tak. Gdzie go znajdziemy? Powinien być w głównej kryjówce przemytników, w jaskiniach pod zrujnowaną wieżą. Nieco na północ jest wejście do małej pieczary przyblokowane kamieniami. Trafisz tam? Tak, bez problemu. Lubos i Vivien dalej siedzą w obozie pod latarnią, po tym jak Vivien prawie wysadziła sobie głowę, lecząc tego ptaszora wilkomówcy. Kady nie widziałem. Jakoś ją znajdę, ale najpierw sprawdzę, co z Vivien. Humboldt będzie wiedział, gdzie są Vivien i Lubos. No, czyli mamy już dwa obozy w okolicy. Witaj, jestem Humboldt, Max służby TN. Słucham. Wiesz, gdzie znajdę Lubosa i Vivien? Przyszli do ciebie po tym, jak Viv zemdlała, lecząc pewne stworzenie. A tak, tak, powinni być w tamtym namiocie. Wskazuję odpowiednie miejsce. Dzięki. Pan podporucznik! Nieśmiało kiwa ci głową na powitanie. Gdy się odzywa, mówi cicho, żeby nie obudzić Vivien. Pewnikiem chciałby pan wiedzieć, czy magiczka zdrowa. Poniekąd, jak się czuje? Słabowita jeszcze, gorączkuje z lekrza. Czarodziej mówił, że się wysiliła za bardzo. Coś o przeciążeniach i nieostrości powiedział. Niewielem z tego zrozumiał, bo zawsze pani Vivien żadnych ciężarów nie dźwigała, czarowała jeno. Pewnie miał na myśli przeciążenie psychiczne. Może i tak być. W każdym razie zalecił odpoczywać i dużo wody pić. Kazał przy magiczce czuwać, co by mu dać znać, gdyby się trząść cała zaczęła. Tak też siedzę i czuwam. Wychodzi na to, że sprawę kamieni będę musiał załatwić bez was. Kamieni? O jakich kamieniach powiada pan podporucznik? Nie musisz sobie zaprzątać tym głowy. Obserwuj Vivien, tak jak kazał Humboldt. Po kamienie pójdę z Kady. Nie wiesz przypadkiem, gdzie może być? Po tym, co z Jurimem i jego bestią zaszło, raz, że miał jeno widział. Prawiła, że idzie Edgara do porządku doprowadzić, tego co to bodaj dowodził przed podporucznikiem. Ach tak, a wspominała dokąd go wywiało? Coś o Kemenach mówiła, do Karczmy bodaj. Mogłem się domyślić, dzięki, że mi o tym powiedziałeś, Lubos. Poszukiwania będą teraz znacznie łatwiejsze. Toś to żaden problem, takżem sobie myślał, tak? Więc tego, pojąć nie mogę, dlaczego pani Vivien uratowała tę bestyjkę.
tyle psioczyła na wszelkiej maści poczwaje i kajatły, a koniec końców prawie życie oddała, co by jedną uratować. Gdzie tu jaki sens, jaka logika? Pewnikiem to ja znowuż czegoś nie rozumiem. Lubię myśleć, że mimo wybuchowego charakteru i ciętego języka, Vivien ma serce po właściwej stronie i nie mogła patrzeć na śmierć niewinnego stworzenia. Na jego twarzy pojawia się niepewny uśmiech. To całkiem miła myśl, prawda? Z taką myślą cię zostawię. Obowiązki wzywają. Bywaj. Czyli lecimy do Kemenak. Dobra, to widzimy teraz do dolnego Kemena i do baju tą pchnięcie. No i jest Kemena. Patrzy z niechęcią na Redgaja. Stawaj, stawaj, powiedziała. Powiedziała, co wiedziała. Wszyscy mądrzy. Tacy mądrzy. A potem tylko trupy zostają. Trupy! Na pierwszy rzut oka widać, że Redgaj wypił zdecydowanie więcej niż powinien. Pomóc? Mówisz do Kady, a potem spoglądasz na pijanego Redgaja. Kastecius, co ty tu? Nieważne, musimy go stąd zabrać. Rzeczywiście musimy? Równie dobrze możemy go tutaj zostawić, kiedy już przywykły do jego wybiegu. Jeszcze ty mnie nie załamuj. Nie możemy go tu zostawić, bo wtedy w ogóle nie wytrzeźwieje. Koldy zaczęły stawiać mu piwo dla zabawy. Chyba czerpią radość z tego, że robi awantury i spuszcza im łomot. Co kto lubi, to dokąd chcesz go zabrać? Do domu daj go. Znowu? Czyżby to była nasza nowa kryjówka? Mam tam robić spotkanie oddziału? Nie wymądrzaj się, tylko pomóż mi postawić go na nogi. Złap za drugą rękę i tak wiem, jak kogoś podnieść. Cudownie. Znajdzie gnij widać. Dobra, pogadajmy z Kadą. Łóżko, najeżdżcie, chodźcie dziewczynki. Dla mnie dwie to mało. Mało. Byłem raz z pięcioma, tylko ten. Nie mówcie Kady. Przez chwilę patrzycie na Edgaja w milczeniu. W sumie nie wiem, co mi bardziej imponuje. To, że cię nie rozpoznał, czy to, że wziął mnie za dziwkę. Kręci głową. Po prostu brak mi słów. Nie dziwię ci się. W każdym razie musimy już iść. Pedry dał nam nowe zadanie. Może będę niedelikatny, ale wiesz, że on sypia z innymi kobietami, prawda? Wiem, nie jestem idiotką, Kastecius. I nie przeszkadza ci to? Nie. Milczysz długą chwilę. Jeśli musisz wiedzieć, nigdy mi to nie przeszkadzało. Nie należy do zazdrosnych kobiet. Jak ktoś lubi sypieć z innymi, jego wola. Po co narzucać ograniczenia, których niedotrzymanie tylko nas zrani? Wiesz, większość ludzi nie może znieść myśli o tym, że ich partner jest z kimś innym. Ja mogę, to tylko seks. To dlaczego Edgar nie chce, byś dowiedziała się o jego ekscesach?
Pewnie mi nie dowierza. Trochę mu się nie dziwię. Bardziej przeszkadza mi to, do jakiego stanu się doprowadza. Po bitwie na statku myślałem, że już się ogarnie. Też miałem taką nadzieję, ale najwyraźniej ta walka tylko odświeżyła mu wspomnienia. A może po prostu zbyt ciężko mu się odkleić od kufla. Sama nie wiem. Rozumiem. W każdym razie musimy już iść. Pedro dał nam nowe zadanie. To czemu wcześniej nic nie mówiłeś? Bo byłaś zajęta Edgajem? Niech ci będzie. Co to za zadanie? Streszczam kadry słowa Pedro. Cholera. Gdybym wiedziała, że chodzi o te kamienie. Nie marnujmy więcej czasu. Chodźmy. Idź do Vincenta. Chyba źle poszedł. To nie jest tu połączenie, dobra. Zawia, nie znam was. Czego tu szukacie? Pedro nas wysłał. Chcę wiedzieć, dlaczego monoksyty do niego nie dotarły. Skoro tak, za mną. Prowadź. Nic? Kogoś mi tu przyprowadził, Zabia. Ta dwójka twierdzi, że jest od Petra, szefie. Tak? A czego ten stary piernik znowu chce? Czy tak się powinno mówić o swoim generale? Moim generale? Vincent wykrzywia usta w drwiącym uśmiechu, a Zawia parska śmiechem. Ależ oczywiście, jak mogłem zabrzmieć tak niewdzięcznie? Przecież bez naszego generała bylibyśmy zgubieni. Zupełnie jak banda dziwek bez Alfonsa. Myślałem, że razem rozkręciliście ten przemyt. Nie podlegasz jego rozkazom? Słuchaj, Pedro pomógł mi w pewnej sprawie, teraz ja pomagam jemu. Tak to działa. Dobrze by było, żebyś nauczył się kilku podstawowych prawideł, zanim dasz się zajebać za jakiegoś skurwysyna. Dzięki, ale nie przyszedłem tu po życiowe porady. Do tego, jak to ująłeś, skurwysyna nie dotarły monoksyty. Petr chce wiedzieć, co poszło nie tak. Petr chce wiedzieć. Widzę, że znalazł sobie kolejną bandę naiwnych patriotów, którzy odwalą za niego całą robotę. Nie tak dawno dał się złapać, żeby zdobyć utorską łódź, więc nie zawsze zwala robotę na innych. Jeśli ten stary cholerik nadstawił karku, to tylko dlatego, że nie mógł się wyręczyć nikim innym. Ale kim ja jestem, żeby burzyć ci ten wyidealizowany wizerunek naszego kochanego dowódcy? Mniejsza o Petra, co nas z monoksytami? Wysłałem swoich ludzi z przesyłką. Jeśli jeszcze się u niego nie zjawili, to pewnie gniją teraz w jakimś alailskim lochu, o ile jeszcze żyją. Więc zostali złapani? To jest twoje wytłumaczenie? Przemyt, kochany, mężczyzna rozkłada ręce i wykrzywia usta w drwiącym uśmieszku. Od czasu do czasu któryś z moich ludzi żyje na garnuszku przemiłych haligajeckich władz. To trzeba się będzie przejść po posterunkach. Ano, trzeba będzie. Życzę udanej przechadzki. Możecie najpierw zajść do jaskini tuż przy plaży. Moi ludzie często się tam zatrzymują, zanim dostarczą coś Petrowi. Przy odrobinie szczęścia upewnicie się co do ich losu. W porządku, bywaj. Dobrze, tak? Tak, dobrze.
Nie tu. Co za cyk. No jest komplet. Koleja. Przynajmniej nie będziemy musieli szukać po aresztach. Tylko kto mógł to zrobić? Straż? Wątpię, przyjrzyj się im. Może znajdziemy jakąś poszlakę. Ktoś doszczętnie zmiażdżył mu głowę. Ciężko rozpoznać cokolwiek wśród kawałków czaszki i muskady. Znalazłeś coś? Tak, popatrz na niego. Chyba wiemy, kto lubi zabijać w taki sposób. Gorocha, kiwasz głową. To znaczy, że utorejczycy mają monoksydy i wiedzą o naszej siatce przemytniczej. Chyba nie myślisz, że ich kolejnym celem jest kryjówka przemytników. Jeśli dowiedzieli się o przemycie monoksydów, to o kryjówce pewnie też. Przez krótki moment zastanawiasz się nad tym, co powiedziała. W takim razie musimy oszczędzić Vincenta. Przytakuję, chodźmy. Jeszcze żyją. Wy znowu tutaj? Tak, wpływać do Vincenta. Szefa nie ma. A gdzie jest? Były problemy z dwójką naszych ludzi. Vincent poszedł przemówić im do rozumu. Problemy? Jakiego rodzaju? Goście zatrzymali sobie złoto za ostatni przemyt i powiedzieli, że go nie oddadzą, póki szef nie zwiększy im doli. Nawet nie przekazali tego łącznikowi osobiście, tylko przysłali jakiegoś dzieciaka z wiadomością. Czyli nie macie pewności, że to rzeczywiście byli oni. A kto inny? Zaraz, czego w ogóle chcecie od szefa? Odkryliśmy, że waszych ludzi wymordowali utojczycy. Wy też możecie być zagrożeni. Ta kryjówka nie jest już bezpieczna. Utojczycy? Kurwa! Dokładnie, dlatego powiedz mi, gdzie konkretnie poszedł Vincent? Do zrujnowanej wieży. Macie jakąś inną kryjówkę, której obecnie nie używacie? Coś się znajdzie. To idźcie tam, my pójdziemy po Vincenta. Mało ci było tej niskiej krwi, co? Postanowiłeś jeszcze dołączyć do tych skurwieli? Ile ci płacą za zabijanie tajemniczyków? Miedziaka od głowy? Jak tanio się sprzedajesz? Za polowanie na ciebie nikt nie musiał mi płacić. Zjawiłem się tu wyłącznie z twojego powodu. Jestem kurewsko zaszczycony. Nawet się cieszę, że sam do mnie przyszedłeś. O niczym tak nie marzę jak o tym, żeby wykończyć cię po raz drugi. Chciałbym zobaczyć, jak robisz to ze związanymi rękami. Więc tak chcesz to rozstrzygnąć? Wykończyć mnie, gdy jestem związany. Tylko na tyle cię stać. Uwolnij mnie i daj mi broń do ręki. Zakończmy to po męsku. Ty nie dałeś mi broni. Ale wierz mi, chciałbym to tak rozstrzygnąć. Pokazać, jak niewiele jesteś wart. To co cię powstrzymuje? Nie jestem tu sam. Nasi utojczycy znajomi chcą cię wypytać o parę rzeczy. Musimy go ratować. Myślisz, że zna jakieś szczegóły dotyczące planów Petra? Nie wiemy, ilu tam za mną. Na wasz widok stojący najbliżej sotków utojczych wykrzykuje ostrzeżenie. Co? Zerka na Vincenta. Wystawiłeś kogoś na czujkę? Pewnie, że tak. Wykrzywia usta w swoim drewniącym uśmieszku. Kłamie. Za mało ich. Zabić te psy. Jaja sobie robi? Ała. Kadej. Jej krzyk jest krótki, przepełniony bólem. Kadej! Dziewczyna odpowiada jękiem.
Myśleliście, że jesteśmy słabi jak inni, ale nas trenował Gojocha, pięść hegemona. Nie zwyciężycie. Jej jęki zmieniają się w walkot. Kadyj, nie umieraj mi tu. Tym razem zamiast jęczeć z bólu, wydaje z siebie długie, świszczące westchnięcie. Co? A tak, już prawie zapomniałem. Patrzy na Kadyj, a oczy mu się rozszerzają. Co to ma być? To tylko taki skromny eksperyment, który wykradliśmy utorczykom. Zapoznać was z rezultatami? To ona, zbiegła Vanheim. Wycofać się. Rzuca pełne gorczy spojrzenie na Vincenta. Cholera, cholera. Patrzysz, jak wrogowie uciekają. Nie możemy ich pogonić? A Kadyj się tym zajęła. Pośpiesz się, zanim nam uciekną. Już uciekli, nie dokonimy ich. Prędzej zrobi to Kadyj. Ech, cholera, pewnie masz rację. Ta twoja przyjaciółka. Petr o niej wie? Tak. Nie sądziłem, że lubi hodować utorskie zwierzątka. Trochę zbyt ryzykowne jak na niego. Kadyj nie jest zwierzątkiem i potrafi się kontrolować. Pewnie, że potrafi. Jak to dokładnie wygląda? Gdy nigdy robi się zbyt drażliwa, rzucacie jej na pożarcie jakiegoś utojczyka i modlicie się, żeby do następnej pełni była spokojna? Vanheim to nie to samo, co wilkołak. No ja myślę, chodziło mi o dni, w które dostaje okres. Widzę, że humor się ciebie trzyma. Wiesz, że utojczycy polują na waszą siatkę? Zdążyłem się domyślić. No pewnie rozumiesz, że musisz się gdzieś przyczaić. Twój człowiek wspomniał, że macie jakąś nieużywaną kryjówkę. Tak, jest jedno takie miejsce. Zaprowadź nas tam. Na miejscu opowiesz mi, co cię łączy z tym jasnowłosy. Skąd pomysł, że w ogóle coś mnie z nim łączy? Słyszeliśmy fragment waszej rozmowy. Była bardzo ciekawa. Chodźmy. Żadnych znajdziek nie widać. Ech. Szefie, wszystko w porządku? Ta, nasz piękny i jego bestia przybyli mi na odsież. Zabraliście ze sobą złoto? Pewnie. A papiery? Co do skrawka pergaminu. Dobrze. Skoro twój interes jest już bezpieczny, to może opowiesz mi, kim był ten jasnowłosy? To mój problem. Sam sobie z nim poradzę. Odkąd zaczął pomagać utojczykom, stał się też moim problemem. Chcę wiedzieć, z kim mam do czynienia i do czego jest zdolny. Patrzy na ciebie ponuro przez krótką chwilę, potem wzdycha i odsyła Sasko gestem. To nie będzie uczorocza historyjka na dobranoc. Przywykłem do okropności. Lustruje cię wzrokiem. Nie wątpię. Po tych słowach Vincent wbija wzrok w ziemię i zaczyna przyczesywać brodę palcami. Dajesz mu chwilę na pozbieranie myśli. Nazywa się Henej. Poznałem go dobę 5 miesięcy temu, jeszcze przed upadkiem Talii. Gdy tylko rozeszły się wieści o tym, że planowana na wiosnę ofensywa nie idzie po myśli naszych błyskotliwych generałów, uciekłem za morze razem ze swoimi dziećmi. Po tym, jak straciłem żonę, wolałem nie ryzykować. No dobrze, ale w jakich okolicznościach poznałeś Henryka? Oferował pomoc tajemniczym uchodźcom. Powiedział, że możemy zamieszkać w jego magazynie. Przerobił go nawet na skromne mieszkanie. Zwabił nas fałszywymi uprzejmościami i dobrodusznością. A potem nas sprzedał. Sprzedał? Komu? Zanim opuściłem teren, jakiś oficer poprosił mnie, żebym wziął ze sobą niewielki pakunek. Miałem go dostarczyć komuś z dowództwa za morzem. Nie wiedziałem nawet, co jest w środku, ale zgodziłem się, bo powiedział, że to zaszkodzi tym utorskim gnidom. Po dotarciu do Haligardu odkryłem, że utorczycy poszukują takich pakunków usilniej niż ćpuny wpatrujące kolejnych działek Quizrachu. Coś o tym wiem, mnie też wysłali za morze z podobną przesyłką. Więc tobie musiało się poszczęścić bardziej niż mnie. Henek nie potrzebował wiele czasu. Tego samego dnia, gdy dowiedziałem się, że utorczycy za mną węszą, pojawił się w magazynie z grupą tych skurwieli. Związali mnie i dzieci, a potem zabrali nas w ciemną noc. Widziałem, jak rzucają mu na odchodnym zagiewkę ze złotem. Skurwysyn. Za czasów życia w terenie myślałem, że poznałem się na ludziach, ale w Haligardzie odkryłem zupełnie nowy wymiar skurwysyństwa. Co się wydarzyło potem? Potem? Potem pytali mnie o jakieś dokumenty. Domyśliłem się, że chodzi im o pakunek, ale nie mogłem im go oddać. Wypadł mi do wody, gdy wchodziłem na statek. Wiedziałem im o tym, ale nie uwierzyli. Zaczęli mnie torturować, a gdy doszli do wniosku, że tym sposobem do niczego nie dojdą, wzięli się za moje dzieci. Cholera. Milczy długą chwilę, zanim znowu odzywa się grobowym tonem. Zaczęli od palców. Ucinali jeden po drugim. Najpierw mojemu synkowi, później córeczce. Prosiłem, żeby przestali. Płakałem, zalewałem się łzami, ale oni chcieli tylko te dokumenty. Gdy ich nie dostali, rzucili moje dzieci na pożarcie swoim ogarom. Musiałem patrzeć, jak te bestie rozrywają je na kawałki. Kręcisz głową, nie mogąc znaleźć odpowiednich słów. Po wszystkim chciałem już tylko, żeby ze mną skończyli. Niestety prosiłem o zbyt wiele. Uratowali mnie ludzie Peter, którzy już od jakiegoś czasu szukali tych utojczyków. Gdyby nie poświęcili tyle czasu na obserwację ich kryjówki,
Moje dzieci mogłyby żyć. Nie zostałyby po nich tylko szczępy. Mężczyzna przeszywa cię posępnym wzrokiem. Czy takiej okropności też przewykłeś? Nie odpowiadasz. Zamiast tego długą chwilę trawisz jego słowa w milczeniu. Nagle przypominasz sobie fragmenty podsłuchanej rozmowy. To chyba jeszcze nie jest cała opowieść, prawda? Co masz na myśli? Z tego, co słyszałem, Henryk nienawidzi cię równie mocno jak ty jego. Nie wydaje mi się, żeby cała ta nienawiść brała się z utojskiego złota. Naprawdę? A ja myślałem, że złoto cały czas przyczynia się do wzburzenia nienawiści u ludzi. Raczej zawiść. Ty chyba nie... A tu chyba nie o zawiść chodzi. Nie, próbowałem go zabić. Gdy Pedro usłyszał, co zrobił Henryk, dał mi paru ludzi. Złapaliśmy tego sprzedajnego skurwysyna. Zamknęliśmy w tym samym magazynie, w którym pozwolił mi zamieszkać i podłożyliśmy tam ogień. Zgodzisz się chyba, że zdychanie w płomieniach to jeszcze lepszy powód do nienawiści. Zgodzę się. Szkoda tylko, że Henryk nie zdykł do końca. Ano szkoda. Jeśli jednak jest tylko zwykłym cywilem, nieważne jak bardzo mściwym i jak łasym na utojskie złoto, to wciąż nie tłumaczy, dlaczego utojczycy dalej z nim współpracują. To chyba on donosi im o moich ludziach. Musiał mnie jakoś odnaleźć, a potem śledzić na tyle długo, aż trafił na ślad naszej dziupli. Jeśli obserwował ją wystarczająco długo, to pewnie żaden z twoich ludzi nie jest bezpieczny. Może lepiej sprawdź, czy wszyscy tu dotarli. Nie widzę Zawi, obraca się do jednego ze swoich ludzi. Sasko, gdzie Zawia? Nie wiem, szefie, nie mówił, gdzie idzie, ale stawiam, że znowu zawędrował do tej swojej ślicznotki z taboru. Niech go szlak, ledwo usłyszał o utojczykach, od razu pognał do panny. Na pewno ćwiczą teraz w krzakach nowe techniki szermiecze. Któraś dziewczyn jest tą jego panną? Viola, ta czarnowłosa. Pójdę po niego. Ty w międzyczasie pilnuj, żeby reszta twoich ludzi się stąd nie ruszała. Ktoś mnie zaatakował. Cudownie. Ciekawe, czy stracę pety. Przecież to chyba on straci życie. Przybywamy z daleka i mamy mnóstwo opowieści. A znasz opowieść o tym, gdzie podział się Zawia? Zawia? Na jej twarzy pojawiają się rumieńce. Czego od niego chcesz? Chcę mu ocalić skórę przed naprawdę podłymi typami. A skąd mam wiedzieć, że sam nie należy do tych podłych typów? Bo pochodzę z terenu, tak samo jak on. Poza tym na pewno mnie widujesz cały czas tędy przechodzę. Wierz mi, to nie ja mu zagrażam. Dobrze, już dobrze. Zawia rzeczywiście wspomniał, że może być niebezpieczeństwo. Dlatego chciał mnie zobaczyć. Rumieńce na twarzy Violi się pogłębiają. Gdzie teraz jest? Po spotkaniu ze mną mówił, że idzie się gdzieś schować. Kiedy to było? Dobrą chwilę temu. Dziwne, nie widziałem go po drodze do kryjówki. Gdzie się rozstaliście? Tu zaraz, na rozdrożach. Ehem, w krzakach na prawo od drogi. Zawia odciągnął mnie od czegoś ważnego, więc musiałem szybko wracać i go tam zostawiła. No dobrze, w takim razie pójdę go poszukać. Bywaj. A, nie tu, na rozdrożach, a nie rozstaje. Zawia. Ma podcięte gardło. Koleja. Musieli go dopaść zaraz po odejściu Violi. Tak zrobiliśmy, a potem zaczekaliśmy. Głupcy zawsze biegną ratować swoich. No tak, bo lepiej zostawiać ludzi na pastwę losu. Nic dziwnego, że tylu już was wykupiliśmy w Haligardzie, skoro nie potraficie się wspierać.
słabi zasługują na śmierć, silni zostaną skąpani w blasku chwały hegemona. Słyszałem już o waszym hegemonie i o tym, jak wygląda jego łaska. Wszystkim wam życzę, żebyście jej dostąpili, ale staję czy tego gadania. Chodźcie tu, trzeba was pozabijać. Czemu nie mam petów? Staję czy tego. Czujesz potężne uderzenie w tył głowy. Wymierza ci cios w brzuch. Obudź się, Duygal. Krztusisz się, otwierasz oczy i patrzysz na utojczyków. Szlak. Czego? Czego chcecie? Porozmawiać. Tym razem uderza cię w twarz. Boleśnie odczuwasz fakt, że utojczyk nosi rękawice z metalowymi opłuciami. To już lepiej. Lepiej mnie zabić. Łapie cię za włosy i patrzy ci prosto w twarz. Zginiesz, ale najpierw powiesz nam, jakie macie plany. Plany? W porządku. Za 2 tygodnie na pożyczonych od Haligajczyków statkach wypłynie Stentis batalion zwany Fioletowymi Osłami. 2 dni później dołączy do nich kompania zmutowanych bajanów. W ramach operacji utojczycy to tępe chuje spotkają się na morzu i... Znowu uderza cię w twarz. Przeklęty Shadrach. Nie opowiedziałem wam jeszcze o zastępie kryształowych ćpunów i tajnej formacji ametystowych pist. Gnida unosi pieść do kolejnego ciosu. Wakach! Widzisz olbrzymią postać wchodzącą do jaskini. Mówi coś w swoim szorstkim języku. Patrzysz, jak 2 pozostali utojczycy kiwają głowami i wychodzą. Możesz się obijać, ale ból cię złamie. Pytanie, ile go zniesiesz, zanim do tego dojdzie. Może cię zaskoczę i zdechnę, zanim cokolwiek ze mnie wyciągniesz. Nie zaskoczysz mnie. Znam wasze limity. Testowałem je wielokrotnie. Zdarzają się tacy, którzy są w stanie wytrzymać naprawdę wiele. Kładzie swoją wielką łapę na twojej głowie i zaczyna zaciskać palce. Ale przy odpowiedniej presji zaciska palce jeszcze mocniej. Masz wrażenie, że zaraz zmiażdży ci czaszkę. Każdy z was pęka. Z twoich ust mimowolnie wydobywa się jęk. Wtedy gojocha cię puszcza, a ty z ulgą stwierdzasz, że ból szybko słabnie. Prędzej odgryzę sobie język. Nie pozwolimy ci na to. Ten szczury tego próbował, ale przeszkodziliśmy mu, wskazuje leżącego w kącie trupa. Wytrzymał długo, naprawdę długo, ale ostatecznie i tak go złamaliśmy. Patrzysz na zwłoki, to pewnie człowiek Peter, Zombor, który miał odnaleźć Ureima, podając eliksir zaprawiony Seinhi. Milczy przez moment, przeszywając cię wzrokiem. W końcu mówi, tak, swoją wytrzymałością zasłużył sobie na to, żeby usłyszeć głos hegemona, żeby poznać nowe znaczenie bólu. To na co czekasz? Podaj mi ten eliksir i zobaczymy, czy wasz hegemon nie złamie. Mówiłem, na ten zaszczyt trzeba zasłużyć. Ty nie wiedziałeś jeszcze wystarczająco wiele. Cała ta twoja gadka o cierpieniu. Ty po prostu lubisz torturować ludzi, prawda? Czerpiesz z tego perwersyjną przyjemność. Dręczenie innych to dla ciebie świetna zabawa, póki to nad tobą się nie znęcają. Co? Przybliżył się do ciebie, jego fioletowe oczy błyszczą w półmroku. Znam ból. Kiedyś byłem zbyt słaby, by walczyć, dlatego postanowiłem przysłużyć się hegemonowi w inny sposób. Wybrałem ścieżkę cierpienia i zostałem za to nagrodzony. Poprzez ból hegemon obdarował mnie siłą. Ból jest wybawieniem. Zamień się ze mną miejscami, to z chęcią wybawię cię ponownie. Moje wybawienie już nadeszło, twoje dopiero nastąpi. Na razie myśl o cierpieniu, które cię spotka. Wychodzisz? A tak miło się nam rozmawiało. Niebawem wrócę. Chcę być przy tym, gdy zrozumiesz, że nic poza bólem nie ma znaczenia. Obserwuję, jak Gorohe wychodzi z jaskini. No i gdzie tam znajdzie. Kilka godzin później. Żyjesz? Podnosisz głowę i przytakujesz. Nie możesz nic powiedzieć, bo zaraz po wyjściu Gorohaja utojczycy zaknębowali ci usta. Ciekawe, czyżbyś doprowadził ich do szału swoim gadaniem? Z ulgą oblizujesz wyschnięte bajki. To raczej kwestia tego, że palnąłem coś o odgryzaniu sobie języka. Niezbyt mądrze. Dzięki, ale krytyka z ust sprzedajnego zwyrodnialca jakoś do mnie nie przemawia. Więc to mówi o mnie Vincent, że go sprzedałem. Doprowadziłeś do niego utojczyków, wziąłeś za to złoto. Taka jest chyba podręcznikowa definicja sprzedania komuś. Vincent pominął kilka niewygodnych dla siebie szczegółów. Rozumiem i teraz na pewno się z nimi ze mną podzielisz. Skoro masz mnie oceniać, lepiej żebyś znał całą historię. W takim razie zamieniam się w słuch. Wbrew temu, co twierdzi Vincent, wcale nie chciałem złota od utojczyków. Rzucili mi je na odchodnym, żebym nie mówił, że pomaganie utojczykom nie popłaca. Jeśli nie chodziło o złoto, to dlaczego im pomogłeś? Bo zagrozili, że zabiją mnie i moją żonę Adę.
Słyszeli, że zaoferowałem schronienie tajemniczym uchodźcom i bardzo chcieli się dowiedzieć, gdzie to jest. Nie miałem większego wyboru. Vincent o tym wie? Mówiłem mu, gdy zjawił się u mnie ze swoimi zbierami, ale nie obchodziło go to. Powiedział, że powinienem był pozwolić swojej żonie zginąć, zamiast wydawać jego dzieci. Towarzyszący mu ludzie związali mnie i Adę, a potem zabrali nas do starego magazynu. Tam Vincent pozwolił mi zgwałcić Adę na moich oczach, a po wszystkim podeżnął jej gardło i podpalił magazyn ze mną w środku. Nie wiesz, co powiedzieć. Dostrzega twoją minę. Widzę, że o szczegółach swojej zemsty Vincent też ci nie wspomniał. Więc to dlatego dołączyłeś do ludzi, którzy grozili zabiciem twojej żony, żeby odpłacić się Vincentowi. Potrzebowałem kogoś, kto pomoże mi dopaść Vincenta i tych skurwieli, którzy skrzywdzili moją żonę, a Utojczycy chcieli się dowiedzieć więcej na temat waszego przemytu. Więc się dogadaliśmy. To nie znaczy, że stoimy po tej samej stronie. Jak ci się udało przeżyć pożar magazynu? Pod magazynem była tajna skrytka, w której trzymałem sprawdzone na czarno tkaniny. Udało mi się tam schować, zanim magazyn się zawalił. Potem zacząłem uderzać kamieniem o ścianę, by dać ludziom znak, że jestem pod gruzami. Po niecałych 2 dniach mnie wyciągnięto. Uśmiecha się ponuro. Można powiedzieć, że chore imperialne cła uratowały mi życie. Kto by pomyślał, że podatki jednak się do czegoś przydają? Jego uśmiech powoli blednie. Myślałem, żeby z nią tam zostać, żeby spłonąć razem z jedyną osobą, jaką kochałem. Ale potem ogarnął mnie gniew. Palił bardziej niż szalejące wokół płomienie. Dlatego postanowiłem żyć. Dla zemsty. Dlaczego mi to wszystko mówisz? Bo Smiley nie dochowują tajemnic? Nie umrzesz, przynajmniej nie teraz. Oczywiście, że nie. Wpierw Utojczycy zgotują mi cały pokaz wymyślnych kaźni. Krzywisz się ponuro na samą myśl o tym, co cię czeka. Nie to miałem na myśli. Widzisz te drewniane mosty? Prowadzą do sieci jaskiń, którymi można się stąd wydostać. Znajdziemy tę polinę. Zaraz, pomożesz mi uciec? Dlaczego? Wyciąga swój linę z zapazuchy, bo chce dopaść Vincenta, a ty go tutaj sprowadzisz. Skąd pomysł, że to zrobię? Bo wrócisz tu ze swoimi ludźmi, żeby pozbyć się Utojczyków, a Vincent nie przepuści okazji, by mnie dopaść. Henry, gości na twoje więzy i oddajcie tribunał. Patrzysz na swoją broń, a potem na linę w rękach Haligaretczyka. Zauważa twoje spojrzenie. Możesz spróbować mnie zabić, zanim kogoś zawołam. Strasznie mnie nie usłyszy, bo dosypałem mu coś na sen do wody, ale reszta Utojczyków raczej się tu pofatyguje, jeśli uda mi się krzyknąć. Nie ma sensu cię zabijać. I tak mi pomagasz. Wracając do tego, o czym wspomniałeś przed chwilą. Fakt, że przyjdziemy zabić Utojczyków, nie znaczy, że powiem o tym Vincentowi. Po wszystkim, co usłyszałeś, naprawdę uważasz, że nie zasługuje na to, by stanąć z nim twarzą w twarz? To nie kwestia tego, na co zasługujesz, tylko tego, co jest najlepsze dla Teen. Najlepsze dla Teen. Vincent ma pewną działalność na boku, taką, którą prowadzi tylko z tymi skurwielami, z którymi przyszedł wtedy do mojego domu. Powinieneś zajść do jaskini za ciemną wnękę w ścianie zapomnianego korytarza i zobaczyć, czy Vincent rzeczywiście jest wart tej niskiej protekcji. Nawet jeśli to zrobię, nie gwarantuję, że powiem Vincentowi, gdzie na niego czekasz. Możliwe, że nie będziesz miał wyboru. To znaczy? Gdy ty siedziałeś, ja obserwowałem twoją dziką przyjaciółkę. Później zrozumiesz. Pamiętaj o jednym. Utojczycy nie zabawiają tu długo. Gdy odkryją, że uciekłeś, nadałbyś się na wykładowcę. Nic z tego, co teraz powiedziałeś, nie miało sensu. Z czasem go dostrzeżesz. Chodźmy. No dobrze, prowadź. Już niedaleko.
Proszę, kto się wreszcie zjawił? Gdzie ty byłeś do cholery? Kadej odchodzi od zmysłu. Przemytnicy są wybijani jeden po drugim. Utojczycy przejęli monoksyty, a ty się włóczysz po okolicy. To prawda i dowłóczyłem się prosto do obozu utojczyków. Sam Gorochaj zaprosił mnie na uroczą pogawędkę. Pokazał mi nawet, gdzie ugościli Zombora, aczkolwiek ten nieco zesztywniał, odkąd generał widział go po raz ostatni. Patrzysz na przemytnika, zaczynasz rozumieć, co Henry miał na myśli, mówiąc, że możesz nie mieć wyboru, by nie powiedzieć o nim Vincentowi. Więc cię pojmali, Kadej patrzy wymownie na Petra. Mówiłam, że utojczycy go dopadli. Mówiłam. Jeśli to prawda, to jak u licha udało ci się uciec? Generał przeszywa cię wzrokiem. Znowu zerkasz na Vincenta. Nie jesteś w stanie wymyślić na szybko przekonującego kłamstwa. Pomógł mi Henry. Ta Menda tam była? Kiwasz głową. Sprzedajny skurwysyn. Niby dlaczego miałby ci pomagać? Bo zależy mu na tym, żeby cię dopaść. Ma nadzieję, że się tam zjawisz. To go nie rozczaruje. Słusznie, powinniście to rozstrzygnąć między sobą. Zapewnimy Vincentowi porządne wsparcie. Ten cały Henek nic mu nie zrobi, a my odzyskamy kamienie wędrówki. Leć po jeszcze swojej kompanii. Mam nadzieję, że Vivienne jest już zdatna do użytku, a Lubos się przyda. Ja w tym czasie przyszykuję prawdziwy oddział. Z porządnych, zaprzysiężonych żołnierzy, nie z kolejnej zbieraniny. Zawsze wiedziałem, że w głębi ducha generał mnie ceni. Nie spoufalaj się. Przez twoją twarz Petra przebiega cień uśmiechu. No, co tu jeszcze robisz? Chcesz, żeby utojczycy przenieśli obóz, zanim ich zaatakujemy? Po Vivienne i Lubosa, ale migiem. Oczywiście, Kadej za mną. Jak się czujesz? Tam w środku nie miałem nawet okazji, żeby zapytać, czy jesteś cały. Nic mi nie jest. Na szczęście te padalcy lubią gadać, zanim wezwą się za prawdziwe tortury. To dobrze. Henek wspomniał mi o czymś istotnym na temat Vincenta. To znaczy, podobno Vincent ma na boku tajną działalność, taką, o której mówi tylko najbardziej zaufanym ludziom. Henek powiedział, żeby sprawdzić jaskinię za ciemną wdełką w zapomnianym korytarzu. Myślisz, że to coś ważnego? Brzmiało na ważne. W takim razie pójdę to sprawdzić. Ty idź po Vivienne i Lubosa, a potem przyprowadź oddział Petra do obozu utojczyków. Spotkamy się na miejscu, gdy tylko musisz mi powiedzieć, gdzie to jest. W opuszczonej kopalni pod obozem moim. W porządku, do zobaczenia. Do zobaczenia. No i z powrotem dostaję do obozu. No, chyba wstała. No. Podaje czarodziejce kubek z jakimś napajem. Proszę pani Vivienne, pani Humboldt powiedział, co by jeszcze ze dwa dni to pić. Dziękuję, czarodziejka ujmuje kubek obiema dłoni. Mówiłam chyba, że nie musisz mnie tytułować panią, prawda? No, prawda to. Jeno jakoś głupio mi inaczej się do takiej uczonej pani zwracać. Nie szkodzi, uśmiecha się subtelnie, a potem przenosi wzrok na ciebie i twarz przybiera zwykły, surowy wyraz. Kasteczus, miło, że przyszedłeś mnie odwiedzić. Pan podporucznik, kiwaj ci głową na powitanie. Dobrze was widzieć. Viv, jak się czujesz? Naprawdę się o mnie martwisz, czy przyszedłeś tu, bo czegoś potrzebujesz? Nic nie jest ważniejsze od zdrowia naszej kochanej czarodziejki. Nie drwij sobie ze mnie, bo jestem gotowa zmienić cię w kupę popiołu. W to nie wątpię. Mamy poważną robotę. Wiemy, gdzie jest obóz utojczyków i chcemy jak najszybciej na niego uderzyć. Dasz radę walczyć? Spróbuję. Chyba najwyższy czas ruszyć się z tego łóżka. A to nie za wcześnie, pani Vivienne? W głosie olbrzyma słychać zmartwienie. Wżdy pan Humboldt prawił, Humboldt ostatni raz widział walkę, gdy jego broda nie była jeszcze siwa. Tam sobie radę, ograniczę się po prostu do najprostszych zaklęć. A jak zasłabnę, to na pewno będziesz tam przy mnie, żeby mnie obronić, prawda? Oczywiście, panie Vivienne. Tak więc postanowione. Idziemy. No to w drogę. A gdzie Petr? Aha. Co ja mi przygotował jakiś oddziałek? Dobre wieści. O, to właśnie podporucznik Kasteczus, o którym wam mówiłem. To dzięki niemu wiemy, gdzie chowają się te utojskie szuje i jego... I to jego rozkazom będziecie podlegać podczas tej operacji. Czy to jasne?
Tak, jest, generale. Tak więc oddaję was pod jego komendę. Dobra, ludzie, słyszeliście generała. Musimy złożyć wizytę Utorczykom, zanim przeniosą swój obóz. Czas ma swoje znaczenie, dlatego wyruszamy natychmiast. Za mną. Te niskie szczury. Nie za wiele ich. Chyba damy radę, panie podporuczniku. Jak najbardziej. Nie widzę nigdzie Gorohara. Może to i lepiej. Żołnierze do ataku. Syny, wycofały się do tego chodnika. Będzie ciężko się przebić. Pojedziemy sobie. Vincent spogląda za siebie. Skurwiel jednak tu jest. Chciałeś załatwić to po męsku, więc chodź, walcz ze mną. Tylko ty, jeśli ktoś jeszcze się zbliży, ucieknę i zlecisz swoją okazję. Idź, pojedziemy sobie bez ciebie. Cieszę się, że tak ci na mnie zależy. Co ja bym poczuł, gdybyś próbował mnie zatrzymać? Szczerzy zęby w drwiącym uśmiechu. Nie pomagajcie, muszę to załatwić sam. Widzisz, jak Vincent podchodzi do Henryka. O co tu chodzi? Kim jest ten jasnowłosy? Później, Vivien. Najpierw musimy się pozbyć Utorczyków. Za mną. Zajrznąć ich. Zajrznąć, jak też mije. Potem dodaje coś w swoim utorskim języku. Słyszeliście pana. Chcę, żeby zajrznąć jego kompanów. Nie rozczarujmy go. Zaczyna się śmiać. Co cię tak bawi? Gorohar ma kamienie. Wasz plan zawiedzie. Kłamiesz. Kamienie muszą tu być. Szukajcie. Nic nie znajdziecie. Wykonaliśmy zadanie. Nasza śmierć przysłuży się hegemonowi. Nie, jeśli wcześniej wydusimy z was, gdzie jest Gorohar. Nie pojmiecie nas szybko. To się jeszcze okaże. Patrzy na ciała martwych towarzyszy. Kiwasz głową na swoich żołnierzy. Obezwładnijcie i zwiążcie tego Deania. Zabierzemy go do Petę. Przykłada miecz do swojej szyi. Za hegemona. Widzisz, jak Utorczyk poczyna sobie gajdu. Cholera. Niech go szlak. Zwracasz się do żołnierzy. Przeszukać te kopalnie. Może monoksydy wciąż tu są. Naprawdę myślisz, że nas okłamał? Pyta, gdy żołnierze zabierają się do roboty. Wątpię. W tym wypadku chyba mówił prawdę. Panie podporuczniku, nie powinniśmy sprawdzić, aby co z panem Vincentem? Rację. Chodźmy zobaczyć, czy ten cyniczny skurwysyn dał się już zająbać. Krwawi z ust i rozcięcia na czole. Dyszy. Chyba właśnie zamierza zakończyć walkę, bo unosi kord do ciosu.
Zaczekaj. Kręci głową z poirytowaniem. Czego chcesz, Castecius? Potrzebujemy go żywcem. Tak bardzo dbam o to, czego potrzebujecie. Chyba chcesz się odpłacić Tureczykom. Uwierzysz, że na tym zależy mi bardziej? Zabiłeś moją żonę. Czy to nie wystarczy? Przez niego zginęły moje dzieci. Musiał wybierać między wami i swoją rodziną. Wiesz, że to żaden wybór. Wierzysz w to jego pierdolenie? Opuszcza broń i patrzy na ciebie ze złością. Widziałem, jak Tureczycy dają mu złoto. Ta cała historyjka z grożeniem jego żonie to bójda. Jesteś pewny? To bez znaczenia. Nie pozwolę mu wyjść stąd żywy. Przynajmniej zobaczę swoją żonę szybciej niż ty swoje dzieci. Nagle słyszysz kroki. Jest zdyszana. Rozgląda się w amoku po pomieszczeniu. Kadej, co? Gdy zauważa Vincenta i twarz wykrzywia gniew, podchodzi do przemytnika i powala go na ziemię. Ty skończony bydlaku. Kadej, chwila, co ty robisz? Widziałem ten jego interes w ukrytej jaskini. Chcesz wiedzieć, na czym polegał? Skurwysyn handluje ludźmi, mężczyznami, kobietami, nawet dziećmi. Trzyma ich w klatkach, tak jak Utojczycy trzymali. Nie do końca, ale wiesz, że chciała powiedzieć nas. Kadej, przeklęty sukin syn, dociska przemytnika butem do ziemi. Jak można robić coś takiego? To prawda? Nie rozumiem, o co tyle szumu. To tylko skurwiali haligarczycy, tacy jak ten tutaj, wskazuje Henryka. Chyba nie mówisz poważnie. Och, wybacz, odpychanie Kuizrachu jest w porządku, ale handlowanie zdradliwymi szumowinami już nie? Ciekawe, ilu ludzi zaczęło przez was ćpać. Pewnie znacznie więcej niż tych, którzy przewinęli się przez moją kryjówkę. Przypominasz sobie, jaką decyzję podjąłeś u Desmonda. To nie to samo. Pewnie, że nie. Ja nie mam tego luksusu, by udawać, że wina za losy mojego towaru spada wyłącznie na klienta. Wyjmuje sztylet i przytyka go do gardła Vincenta. Ludzie nie są towarem. Nie można ich trzymać w klatkach i sprzedawać. To nie zwierzęta. Haligajczycy równie dobrze mogliby nimi być. Głos Vincenta jest przepełniony nienawiścią. Mężczyzna zerka na sztylet i uśmiecha się drwiąco. Dalej, zabij mnie. Ciekawe, jak bardzo wasz generał cieszy się na wieść, że pozbawiliście go udziału z przemytu. Znajdziemy kogoś na twoim miejscu. O tak, kogoś, kto będzie znał wszystkie moje kontakty, wiedział, których strażników można przekupić, posiadał talent do pozbywania się konkurencji. Powodzenia w poszukiwaniu. Możecie na mnie wybrzydzać, ale do tej pory Pedro nie narzekał. Szczególnie, że dokładałem mu część zysku z handlu z tymi skurwielami. Chcesz powiedzieć, że Pedro o tym wiedział? Na pewno domyślał się, że mam coś na boku, choć nigdy o to nie pytał. Niewiedza mu odpowiadała. Więc widzisz, Skarbie, potrzebujecie mnie. Wygląda, jakby naprawdę bliska tego, by podejrznąć mu gardło. Zostaw go, Kady. Marze. Ma rację. Za bardzo go teraz potrzebujemy. Posunąłeś się za daleko, widzę. Handel ludźmi? Zobaczymy, czy Pedro rzeczywiście będzie zadowolony z takiego układu. Zobaczymy. Zwracasz się do żołnierzy. Zwiążcie tych dwóch. Zabieramy ich do Pedro. A jeśli on ma rację, co zrobimy, gdy Pedro powie, że jest zadowolony z tej kanali? Będziemy musieli liczyć na to, że naszkodzący wzór cnót nie zatracił jeszcze wszelkich resztek przyzwoitości. Choć wiem, nadzieja jest niewielka. Idziemy. Widzę, że wróciliście w nieco mniejszym składzie, więc... Macie kamienie? Nie było ich tam. Co? To gdzie one są, do cholery? I czemu Vincent jest związany? Vincenta potraktowaliśmy podobnie, jak on traktuje haligarczyków. A co do kamieni, to ma nie gorocha. Niestety nie wiemy, gdzie się teraz znajduje. O co chodzi z tymi haligarczykami? Chociaż nie, najpierw kamienie. Powiedzcie chociaż, że dorwaliście kogoś, kto wie, gdzie jest ten przerośnięty mutant. Butojczycy nie dali się pojmać żywcem. Ostatni nawet podejrzną sobie gardło, żeby nic nie powiedzieć. Jedyna nadzieja w tym haligarczyku, wskazujesz Henryka. Może on coś wie. Lepsze to niż nic. Zapeć go do krypty. Za moment przyjdziemy wydusić z niego, gdzie może być Gojohan. Widzisz, jak jeden z żołnierzy odprowadza Henryka. A teraz mów, dlaczego związaliście Vincenta? Dowiedziałem się, że od czasu do czasu lubi sobie pohandlować cywilami, konkretnie haligarczykami. Pomyślałem, że generał chciałby o tym wiedzieć. O czym ty? Oczy generała rozszerzają się w zrozumieniu. Zaraz po tym patrzę słowo na Vincenta. Więc to takie interesy prowadzisz na boku. Przemycasz haligarczyków. Ludzie, prochy, co za różnica. I tak wszyscy tu zasługujemy na kryminał. Ty skończony idioto, jak mogłeś zrobić coś tak bezmyślnego? O co ci chodzi, Pedro? Doskonale wiesz, że miałem własny interes. Samego przemytu nie byłoby takich dochodów. Tu nie chodzi o złoto, kretynie. Czy chociaż raz zastanowiłeś się, co by było, gdyby haligarczycy odkryli, że nasi handlują ich ludźmi? To moja operacja, nie powiązaliby jej z wami. Nie mówimy o Kuizrachu, Vincent. Na handel ludźmi służby imperialne nie przymykają oka.
Gdyby wyśledzili to do mnie, Ayan mógłby zapomnieć o jakimkolwiek wsparciu ze strony Haligaidu. Musielibyśmy zwinąć całą naszą operację. Nie zdziwiłbym się też, gdyby Imperator kazał ich wszystkim tajemniczykom w choleję. Już teraz niektórzy w stolicy uważają, że sprawiamy za dużo problemów. Z każdym słowem PTFS jego twarzy jest coraz bardziej zgorzkniały. Myślałem, że masz więcej rozumu. Niestety się zawiodłem. Zabierzcie go z moich oczu. Później wydam wyrok. Widzisz, jak żołnierz wyprowadza przemytnika. Wróćmy do sprawy monoksydu. Musimy się dowiedzieć, gdzie je znaleźć. Pójdę przepytać Henryka. Mam nadzieję, że ten twój więzień będzie coś wiedział. Chyba nie muszę mówić, jak bardzo potrzebujemy tych kamieni. Nie trzeba. Zrozumiałem za każdym z pierwszych 20 razy, gdy generał mi o tym przypomina. Jeśli do jutra nie dostanę monoksydów, moi ludzie sprawią, że kolejne przypomnienie będziesz mógł liczyć na wybitych zębach. Ledziusz. Kiwasz głową i odchodzisz. No i zdobyliśmy 180 tysięcy doświadczenia i zakończyliśmy tym samym zadaniem. Co więcej, zakończymy też w tym momencie ten materiał. Jeśli podobają się wam moje filmiki, proszę, pamiętajcie, żeby zostawić po sobie lajka, komentarz, a najlepiej subskrypcję. A na dziś to już wszystko. Dzięki za uwagę. Do następnego razu. Za Terminator.